Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Jesteśmy w gejcie. Godzina zmierzchu. Wszyscy idą coś zjeść. Za nami duża grupa fanów Bolu, bo jest tam dalej, jakbym się przekręcił, to jest telewizor darmowy. A my sobie siedzimy z Sulejmanem i z Metuszelakiem i będziemy mieli miszkaki na chipsy. Także tu się robią miszkaki, zaraz pokażę. Tak wyglądają miszkaki. Miszkaki Ninzuri. Zorisana. Także tu mamy szefa od miszkaków, a tu mamy chipsy. So what kind of food you like for dinner? Do you like chipsy or miszkaki, or you prefer something else? Normal eat ugali. Aha, zapytałem, czy co oni mają na kolację. Zazwyczaj jedli by ugali. Rice with... Aha, albo ryż. With beans. Z fasolą. Meat. Z jakimś mięskiem. Fish. Albo rybę. Sulejman, what about you? Even me, the same. Yes. So, you prefer ugali? White ugali or brown ugali? Brown ugali. Brown. The same with you, you prefer yes, brown? Yes, but according to our environment, we eat white. But yeah. Not that move that cover. Yeah. But the original one not remove the cover. So uh-huh. White, but we have that the cover. Okay. Yeah. Czyli generalnie mamy ugali, dwa rodzaje ugali, brown ugali i white ugali. Yeah. White to jest takiego zboża oczyszczonego. Ale powiem wam, że jadłem w Bundzie to brązowe z nieoczyszczonej, albo być może to jest też z jakiejś innej, z innego rodzaju zboża, nie wiem, jest znacznie lepsze. No ale generalnie ugali, dużo ugali jest i można brzuch sobie zapełnić. So what kind of dinner you like the most when your wife cooks for you? What would be your best option for dinner? Especially in evening, we like more wali, rice. Mm-hmm, czyli so, na wieczór zapytałem, co najbardziej by lubi, jak mu żona przygotowuje, to ryż. Yes. Ugali we prefer more on the afternoon. Okay. Because that is a strong, so czyli can ugali work hard. Na obiad taki lunchowy, a na wieczór ryż. Okay. Yes. In the evening, you can mix ugali with the rice. Czyli można zmiksować ugali z ryżem. Yeah. But what you like the most? What kind of? We can say ugali. Yeah, but what juice? What choosing? We use nyama. Nyama. Meat and. Nyama ya gombe, yes. Czyli koźlącinka. And fish. Albo rybka. Yeah. Okay. What about you? The same. Yeah. Wali, ugali, nyama nyangombe, or kuku, kurczaczek, samaki, rybka. Yes. Okay. And what about some juice? What kind of juice you like? Well, we prefer more avocado juice. Zapytałem, jakie soki lubią, awokado. Yes, and you have to eat not juice, but fruit as a fruit. Aha. Popos, aha. And mangoes. Czyli nawet niekoniecznie mówisz, że sok, ale po prostu owoce są dobre. Mango. The season of mango. Szczególnie now, jak jest sezon na to. Aha. And now is a season of oranges. Teraz jest czas. Teraz jest sezon na pomarańcze. Yeah. Mm-hmm. What about you? What fruits or juice you like the most? I like apple. Apples you like, but mangoes, you don't have apples here. Mangoes. Yeah. Mm-hmm. Yes. Okay. Like mango. Bananas. And banana. Mm-hmm. Okay. Yeah. It's not season for mango now yet. Yes. Yeah. The season of mango is November, December. Czyli sezon na mango mamy listopad, grudzień. But for oranges we can say two seasons. A na pomarańcze mamy dwa sezony. March to May, this May. Marzec do maja. And July to September. I zaczynają się od lipca do września.
because we have different region that where they grow oranges. Ze względu na region różnie to przebiega. Also we have a different season for that. Okay, czyli zależnie od regionu sezon jest różnie. What's your what's your best Tanzanian food? The best is ugali. 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 Okay. For you, the same? Yes. Ugali. White or brown? Brown. Brown. And for you? Yeah, we can say brown because that not already removed. Okay. Czyli z takimi otrębami. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Can I see what you do? Chipsy my eye? Tam widzę, pan robi chyba chipsy ma jaj, czyli te frytki z jajkiem zmiksowane. I tu ewidentnie ma dużo jajek i do tego lubi to robić. Tam mamy sosiki. No i generalnie powiem tak, nie wygląda to najpiękniej, słuchajcie, ale jest zdrowe. Wczoraj jadłem i przeżyłem. I jest tanio, jest sympatycznie. A słoneczko już zachodzi i generalnie mamy się dobrze. Panie Boże, dziękuję Ci za to miejsce, błogosław nas wszystkich. Niech Tobie będzie chwała wszystkiego. Z Bogiem i do zobaczenia.